Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Będziemy odbijać gym, ale to nie będzie zwyczajne odbijanie, ponieważ będę walczył z Pokémonem. O kurczę. Tym. Ach, nie tym. Co ja zrobiłem? Dobra. Coś się zacinało. No dobra. Legendarnym Pokemonem. Nie wyszło mi to tak mocarnie, jak chciałem. Legendarnym Pokemonem Raikouem. Dobra, zaczynamy. No. Więc tak. Niestety nie nagrałem rajdu, na którym walczyłem. I teraz tak. On ma Thunder Shock i Thunder. Thunder Shock szybko napełni mu pasek. Widzę, że obrywa tak mniej więcej efektywnie od Venusaura. No więc nie jest aż tak dobrze. Dobra, ale za to jest szybki przynajmniej. Jednak już przegonił trochę Venusaura. Okej, okay, i Thunder. Za chwilę będzie pojedynek dwóch elektrycznych Pokemonów. Okej. Okay. Elektabas. Uwaga. I Thunder. Wreszcie widać. No i widzicie, padł. Legendarny Pokémon Raikou padł w bitwie. A to wszystko przez to, że robiłem fotkę walki. No ale nie było źle. No więc no w sumie to na tyle by było z tej walki. Ale jeszcze dokończę. No teraz jakimiś tam Pokémonami Flareona dołożyłem, golem już sam stał. Po prostu liczy się ta efektywność, żebym mógł załatwić te Pokémony szybko. No bo to już jest takie nieistotne w sumie. Zauważyłem, że ten Pokémon to nie ma aż takiego ciekawego ataku, ten Venusaur. No ale nie jest on aż taki zły ten atak. Aha, spadło mu! Nie było widać w ogóle jak to wygląda. A dzisiaj w ogóle postaram się jednak zrobić rajdy te nowe takie co doszły. Bo są dwa gwiazdkowe jakieś się będą wykrywały za jakieś 20 minut. No i muszę iść po drugi telefon, no i zadzwonić do kolegi, to może on wyjdzie na dwór i będziemy mogli zawalczyć na tych rajdach. No bo te dwugwiazdkowe to nie jestem w stanie sam pokonywać. No i teraz będzie ostatni. Mógł też jest w sumie efektywny, więc czemu mógłbym miał nie użyć? Okej, mógł szybko. No i zaczynam od razu atakować. W ogóle ostatnio słyszałem, że mógł, jeśli ma takie CP gdzieś 2000, to może on wytrzymać każdy praktycznie atak. To jest bardzo silny, jeśli chodzi o HP. No i padł. No i teraz elektabazik jeszcze został. Dobra, jeden cios jeszcze taki zrobię. Wolę szybciej atakować efektywnie, no. To golem się nada. To jest ten golem właśnie, co go używają głównie na Raikoua. I to w ogóle, on był taki, że przygotowanie moje na Raikoua. No dobra, no i koniec, great work. Jeszcze ciekawostka o legendarnych Pokemonach. I się nie da wstawiać na gymy, jeśli ktoś tak nie wiedział. Że później nie było, że dlaczego nie wstawiłem go, a normalnie wstawiam. No i Gengara mogę wstawić. I tak ich nigdy nie stracę. W ogóle jest teraz nowa wiadomość, że już jest wymyślony Shiny Ghastly, z tym też Hunter i Gengar. No i bardzo bym go chciał zdobyć. No to na tyle.